Pink Grapefruit. Nie wiem, czy u nas to jest. Od Bartka ten temat przyjechał. Z Chorwacji. Schłodzony. Po nocy. Po chorwacku opisany. Zobaczymy, jak smakuje. No, można przyjąć, że kolor wskazuje na Pink Grapefruit. Ale smakowo słabo, nie będę ukrywał. Nie mój smak zupełnie. Nie wyróżnia się z niczym. Dla mnie na razie tak. Sezonowo numer jeden to jest Red Bull śliwka cynamon. A niesezonowo najlepszy to jest cały czas Monster Doktor, no bezwzględnie. Patrzcie, jaka sytuacja, Filip mi podesłał, Mroczny Turysta, sezon pierwszy, odcinek czwarty na Netflixie. Co się dzieje? Lecimy w kosmos, rakieta, Bajkonur, te sprawy, pamiętacie, kto oglądał vlogi stamtąd? Jest rakieta, jest wszystko, niby tutaj sobie ten robimy zdjęcia, ciach, ciach, ciach. I kto tutaj jest? Ja pierdykam, gubernator Miedzianej Góry już statystuje w Netflixie, ale jaja. Filip, ale masz oko, ja bym się chyba pewnie sam nie znalazł na tym filmie, ale zwrócę uwagę na Mrocznego Turystę. Jestem ja i gdzieś tu był Paweł, ale on latał jak poparzony. Także można powiedzieć, że już grałem w filmie na Netflixie, to mi się podoba. Pozdrawiam. Jak obejrzę tą serię, to wam powiem, czy warto. U mnie takie rzeczy dzieją. Biorę pod uwagę nabycie takiego mikrofonu. Idealny, kompaktowy, na wyjazdy zupełnie się nie rzuca w oczy. Sytuacja wygląda mianowicie następująco, że coś przychodzi nowego, coś ciekawego. Mam nadzieję. Dla wszystkich. Ja mniej więcej się spodziewam. Proszę bardzo. Automobili Lamborghini. W końcu. Pierwsze Lamborghini u mnie na bazie. Oppo była ostatnio... Byłem ostatnio na... Wiecie na czym? Na starcie tego tematu. I przyszedł sample tak zwany. Myślę, że będziemy się nim samplować. Tylko muszę mieć chwilę czasu, żeby go skonfigurować. Jakby były jakieś pytania, to zachęcam. A ja się zajmę tematem konfiguracji. Tak wygląda ta ładowarka SuperVOOC. Byłem tego ciekawy, bo to jest... No niekompatybilne z Quick Charge'em, ale dające dużą moc i szybko ładuje ten telefon, jest i kabelek. No i to, czym się różni w ogóle ta wersja Find X'a od normalnej, to są te słuchawki, które są dołączone Lamborghini i jest on tutaj taką karbonowe wykończenie ma mieć, ale to też chyba jest szkło, tylko ma taką karbonową poświatę, tak się odbija. No dobra, zobaczymy, potestujemy. Ten cały hype, patrzcie jaki bajer. Pojawia się i znika. Zobaczmy to z drugiej strony, tylko muszę mieć... I można to wcisnąć palcem z powrotem. Podobno ma wytrzymać 100 tysięcy wysunięć, z tego co pamiętam, ale może się okazać, że to będzie zupełnie inaczej. No ciekawy bajer, tylko z rozpoznawaniem twarzy trochę będzie problemu. To ja, Jarząbek Wacław. Zagłębiłem się trochę bardziej w pudełko i to chyba o ten karbon chodziło tak naprawdę, bo tu jest pod tym szkłem, ale nikt nam tego na prezentacji nie pokazał. A tu się pojawia... O Jezu, muszę to wcisnąć, jedną ręką nie dam rady. Taka karbonowa obudowa. No i góra musi być wzięta, bo się wysuwa moduł aparatów. No ciekawostka. Zastanawiam się jeszcze, czy to wygląda dobrze w ten sposób. No musi tak być, bo inaczej być nie może. Ale czy to z tyłu ok, ale z przodu? Sytuacja tak się przedstawia, że pojawia się szansa, że się zjawię pod koniec lutego w Barcelonie. I tu jest pierwsze pytanie, czy jakieś wskazówki, jak zwykle jestem otwarty. Może polecicie jakiś lokal, jakieś fajne miejsce, które warto zobaczyć, coś warto spróbować. Zapraszam. I druga akcja, może będzie tego typu, taki mały konkurs pod filmem. Po co jadę i z kim jadę? Bo na pewno będą już takie tutaj podejrzenia, tak więc zachęcam do głosowania, zobaczymy, czy ktoś zgadnie. Nagród na razie nie przewidziałem, ale może coś zmieni w funkcji czasu. Przyszła w końcu kamera, myszka, klawiatura, tu jeszcze przedłużacz USB wziąłem, ale potrzebuję więcej. Dzisiaj streaming room robimy. Ostatnio byłem w Adong Kwan. No i tutaj już jestem zakolegowany z panią i zawsze zamawiam to co zawsze, a ostatnio było tak, że nie było pani, nie mogłem zamówić to co zawsze. No to już teraz wiem, jak się ta potrawa nazywa, żeby móc zamówić, jak nie będzie pani. Kurczak po seczuańsku, jakbyście byli w Adong Kwan, polecam bardzo mocno. To kurczak po seczuańsku, mam nadzieję, będzie wam smakował. Nie. Sposób podawania kurczak po seczuańsku a la szafa, to właśnie jest wymieszanie ryżyku z tym sosikiem i tym mięskiem.
i wtedy mamy naprawdę dużą ilość tych wszystkich rzeczy, które możemy przyjąć i to wszystko się fajnie ze sobą wymiksuje i jest przefantastycznie dobre. Tak polecam. Jeszcze tutaj mi jest potrzebny, kurczę, przedłużacz USB. Jest trochę tego, ale czy faktycznie znajdę to, co chcę? Przyjechały zakupy, z tym kłopot, słuchajcie. Przedłużacz USB, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Te są po 1,80 m, ale to będzie za mało. To kupiłem USB 3.0. No i oczywiście w media też zwykły USB, ale ceny paskarskie. Przyjeżdża klawiatura, taką jak mam u siebie, 780. Bardzo to fajne rozwiązanie jest. Przyjeżdża Anywhere 2, też jakaś wersja, nie wiem, w tekturowym pudełku, nie wiem skąd się taka wzięła. No i wziąłem kamerę do live streamów. Plus jeszcze taką dodatkową kartę Wi-Fi. Zobaczymy, czy to jest do czegoś warte. Zaraz chyba testa zrobię, bo już sobie dorobiłem, proszę. Taka sytuacja. Ten obraz jest ciekawy, patrzcie. Tutaj mogę sobie ruszać, coś pokazywać. A wygląda to tak, że mam tutaj kamerkę. I tu sobie ruszam, a to mniej więcej widać tak. No i mogę sobie różne konfiguracje, że sama tylko ta kamera. No to myślę, że ciekawa opcja. Na takiego ujęcia z góry, do jakichś unboxingów. Trzeba pazury wszystkie oczyścić. Tutaj mam browser, który też mogę przełączyć jednym kliknięciem, żeby mi się pojawiał browser. No jest to fajnie. Klawiatura podłączona, mysza podłączona, ta kamera dodatkowa podłączona. Oświetlenia jak widać dużo, strasznie jest to jasne, tak więc niezbędna do tego będzie czapka, bo mnie to po prostu świeci w oczy. A jeszcze lepiej jak do tego... No, tak, no nie wiem, czy to może trochę wyglądam jak wariat, ale mam to w dupie, za przeproszeniem. OBS już wstępnie skonfigurowany. Może dzisiaj taki nieoficjalny test o 22 zrobię tego, albo 21. Aha, bo tak, ustaliliśmy, na razie kilka dni było proponowanych, na razie wstępna godzina na live'a. 21, widzę, że w większości osób odpowiada, także ustalamy 21. Ta 20 to wszyscy piszą, że to było za wcześnie, w ogóle źle, do dupy, beznadziejnie. Tak więc ustalamy, że będzie live o 22. I głównie się środa, wtorek i czwartek pojawiają głosy. Tak więc robimy może tak, jeszcze napiszcie mi pod tym odcinkiem, czy chcecie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, albo wybierajcie pomiędzy tylko wtorkiem i czwartkiem. No i wtedy nam się pojawi opcja i ja no, muszę wytestować to po prostu na żywym organizmie, a bez uruchomienia streamowania to się nie da. Tak więc może dzisiaj zrobię jakiś teścik albo co, zobaczymy. Jest zakup, przyszedł czujnik, który będzie raportował dodatkowo ciśnienie atmosferyczne, wilgotność i temperaturę do mojego czujnika smogu. Zdaję sobie sprawę, że to jest Luftdaten, czyli opcja niemiecka, ale tak naprawdę to jest wysyłane do lokalnego naszego serwera. Do Luftdaten też jest wysyłane, ale nie musi być. Także jak ktoś ma opory, to może sobie zrobić, korzystając z tamtego projektu, a nie wysyłać tego do Niemiec, bo tam niemiecki okupant będzie przetwarzał te dane, tylko może sobie do swojego lokalnego serwera, na przykład na Malinie zrobionego. A ja się biorę za lutowanie, bo muszę mu tu takie zapodać kabeleczki i mam nadzieję, że przy pomocy tych kabeleczków zaraz to wszystko sobie tutaj dobrze zamontujemy. Racja przebiegła nawet gładko, tylko tyle, że Marian sugeruje mi, że już kiedyś takie coś popełnił i wpływ warunków atmosferycznych na to urządzenie jest destrukcyjny i proponował, żeby to pomalować lakierem. Takim, no nie mam jakiegoś specjalnego lakieru do zabezpieczenia, ale myślę, że lakier do paznokci też powinien się spisać. Wybrałem szerokiej palety, właśnie kolor taki pomarańczowy. Nie przeprowadziłem testów układu, to jest duży błąd, bo się może okazać, że... Ale gęsta piernica ta, ten lakier, że to nie zadziała, ale ryzyk fizyk. Pokrywam to lakierem, dam mu chwilę, żeby sobie przysechł i zrobimy drugą stronę, bo tam jest taki moduł z otworkiem i on dobrze jakby się nie zakleił. No, myślę, że faktycznie może to zabezpieczyć przed jakimiś warunkami atmosferycznymi na chwil kilka. Kurwa, piękna dziura, ja pierdolę. Takie łączenie na zewnątrz pewnie długo nie przetrwa, ale jest coś takiego jak taśma samowulkanizująca do takich akcji.
No i można sobie to tak zaizolować, że potem jest szansa, że będzie w miarę szczelne. A tym razem tutaj to przymocuję. I moje haczyki chińskie widzę, że się mogą przydać. To by było najlepsze, jakby się to właśnie gdzieś tutaj odbyło i by sobie to tutaj wisiało. Będzie. Chyba będzie lepiej, bo jest pod daszkiem. Może sobie zasysać powietrze i nawet jak jest teraz słońce nisko, bo jest stosunkowo wcześnie, to jest w cieniu czujnik temperatury. Czujnik raportuje już, nowy, DTH22 to jest ten stary, 1,4 stopnia, nowy BME280 też 1,4 stopnia. Wilgotnością się jeszcze różnią, ale rozumiem, że to no, musi się wszystko wyklarować, bo jest świeżo zamontowany. BME280 jeszcze raportuje 980 i 89 hektopaskala jako ciśnienie.